Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza organizator targów myślistwa i strzelectwa Knieje 2018. Sponsorem programu jest producent optyki myśliwskiej firma Swarovski Optik. Dzisiaj nad jeziorem Loch Derg. To właśnie tutaj koledzy z Irlandii postanowili zaprosić nas na polowanie na kaczki. Tych kaczek, na które można polować w Irlandii, jest naprawdę sporo gatunków i trzeba sporo się natrudzić, aby wiedzieć, do której nie można strzelać, bo większość nadaje się do odstrzału. Przygotowania trwają, chłopaki przygotowują broń. Ja przygotowuję się na to, aby przyjrzeć się temu wszystkiemu i być może, gdy wyruszymy łodziami gdzieś tam na wyspy albo aby być w pobliżu trzcin, uda nam się jakąś kaczkę już pozyskać. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek Dasz Bór prosto z Irlandii. Tym razem zapolujemy na tak zwane small game birds. A więc dziś w odcinku popływamy sobie troszkę za kaczkami. No oczywiście nie w pław, ale na łodziach. Zobaczymy, w jaki sposób miejscowi przewodnicy starają się pomóc myśliwym wrócić do domu z więcej niż jedną kaczką, ustrzeloną mniej niż jedną paczką amunicji oczywiście. Będzie dużo pływania i szybki koniec polowania. Wybierzemy się także na nocne polowanie z lampami. Poganiamy po kilku łączkach i pastwiskach ciemną nocą. Na koniec dzisiejszego odcinka zaprosimy Was także na pewną imprezę, na której nie może Was zabraknąć. A więc zaczynamy. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza sponsor sklep z akcesoriami dla każdego myśliwego forhunting.pl. Sponsorem programu jest firma Magum, dystrybutor kaloszy myśliwskich szwedzkiej marki Arxus. Przypłynęła po nas łódź, nie jest może jakaś wielka. Mam nadzieję, że nie będziemy zbyt daleko płynęli, bo strasznie buja, patrząc po tym wietrze, który jest na jeziorze. No i miejmy nadzieję, że to nie będzie zbyt ekstremalne. Czyżby strach obleciał pana redaktora? Dziwne, przecież on prawie jak wilk morski pochodzi ze Szczecina, prawie z nadmorza. Rafał taszczy cały karton amunicji, więc zapowiada się dużo strzelania, byle tylko skutecznego. No i jak zapakujemy się do łodzi, to dwoma łodziami popłyniemy na nasze łowisko i tam będziemy próbować ustrzelić parę kaczuszek. Podobno jest na tyle przyjemnie, że jest silny wiatr, góry kaczki nie podnoszą się zbyt wysoko, szybko lądują, a jest ich tutaj podobno sporo, więc będzie dobrze. O, właśnie z tyłu za naszym operatorem lecą. Niczym eskadra myśliwców. W jednym szyku szybko i zwrotnie. To nie będzie łatwe polowanie. Powodzenia, Dasz Bór. Dasz Bór. Łukasz, widać pełen werwy, już nie może się doczekać, a Przemek jakiś taki nadzwyczaj ostrożny. Na wszelki wypadek, kamizelka jest. Podróż przez jezioro nie była najprzyjemniejsza, choć nikt nie miał choroby morskiej. A to wrażenie płynięcia na malutkiej łupinie pośród dużych fal mogło budzić pewne obawy. Do miejsca polowania dotarliśmy jednak bezpiecznie. Płyniemy już dobre kilkanaście minut.
Polowanie polega na tym, że opływamy różne kępy trzcin i staramy się wypatrzyć gdzieś kaczki. W jednym miejscu podniosło nam się jakieś 4 sztuki, ale swoją szansę na razie miał Łukasz, który jest na drugiej łodzi. Tych trzcinowisk jest tutaj bardzo dużo. Taktyka polowania polega chyba na tym, aby podpłynąć jak najbliżej. Ryk silnika powinien wypłoszyć te ptaki, które podnoszą się do góry. No i dzięki temu, o właśnie, podniosły się dwie kaczki gdzieś tam z tyłu, ale odlatują od nas niestety, a nie lecą w naszym kierunku. No, cóż zrobić? Taktyka jest taka, że trzeba je dogonić, no i strzelić z łodzi. I to często poruszającej się, a więc niełatwo. Łukasz płynie pierwszy i co chwilę strzela. Ale kaczki odlatują, bo są za daleko. Tymczasem na naszej łodzi Rafał co chwilę sięga po wabik i stara się naśladować kacze odgłosy. Niestety kaczki omijają nas szerokim łukiem. W końcu te latające spryciule mają doskonały wzrok i prawdopodobnie widząc nas po prostu odlatują w siną dal. Dobra. W pewnym momencie podlatują nieco bliżej. I choć jak na nasze oko są trochę za wysoko, Rafał próbuje. Jednak bezskutecznie. Teren, na którym ukrywają się kaczuchy, to olbrzymie trzcinowiska, tereny porośnięte sitowiem. Płytka woda i czasem podwodne przeszkody. Aby tu się poruszać, potrzeba doskonałej znajomości zbiornika. Polowanie musieliśmy na chwilę przerwać ze względu na to, że płynąc uderzyliśmy w jakiś kamień i mamy w tej chwili awarię techniczną. No, jesteśmy gdzieś bardzo daleko od przystani, z której wyruszyliśmy, no i chłopaki muszą tutaj poradzić sobie sami. Łukasz, myślisz, że naprawią? Myślę, że tak. Rafał, teraz myślę, pytanie. Rafał, pytanie do ciebie. Z jakiej amunicji tutaj polujecie? Czy tu trzeba mieć amunicję bezołowiową, czy każdy rodzaj amunicji można stosować tutaj w czasie polowania? Każdy rodzaj amunicji. Nie ma znaczenia, czy to jest ołowiana, czy bezołowiowa i po prostu każdy może być. Każdy, no najczęściej stosujemy amunicję ołowianą. A powiedz mi, dlaczego broń akurat półautomatyczna? Ponieważ zależało mi na większej ilości amunicja, to w tym przypadku mam dostępne 3 sztuki. Czyli możesz 3 strzały oddać jeden po drugim. Nie ma tutaj takiego czegoś, że mimo że posiadasz broń półautomatyczną, to możesz załadować ją i tak tylko 2 pociskami. Znaczy możemy ją załadować 3. To jest przepis tutaj, że 3 jest maks. A jeżeli chodzi o tą wersję, co my tutaj mamy, ona jest z możliwością 4, tylko jest zblokowana. Rozumiem. Czyli 3. No to i tak więcej niż w Polsce. Czy używasz jakiejś specjalnej amunicji, nie wiem, podwyższonej energii, jakichś specyficznych tutaj ustawień? No dzisiaj przygotowaliśmy amunicję 38-grainową, numer 4 i mamy też 42, też numer 3 i 4, także zobaczymy, która się lepiej spisze. W broni masz wymienne czoki. Czy wymieniałeś czok na jakiś specjalny, który pozwala troszkę dalej strzelać, czy po prostu standard? Znaczy mam założonego fulla, czyli ten, który umożliwi mi oddanie strzału na większą odległość. No ale jesteśmy przygotowani w razie, jak nam się nie powiedzie, nie strącimy żadnej kaczki, to prawdopodobnie będziemy zmieniać na innego typu czoki. Zobaczymy. Na razie to my sobie nie postrzelaliśmy, a nasz kolega Łukasz, który na drugiej łódce jest, tutaj nasz przewodnik powiedział, że on jest taki happy trigger. Tak, czyli... No Łukasz wyszedł z założenia, jedna kaczka, jedna paczka. Aha, czy było 2 paczki i 0,5 kaczki. No zobaczymy. Czekamy, aż naprawi się łódź, naprawi się silnik i miejmy nadzieję, że spróbujemy strącić jakąś kaczkę tutaj na tej irlandzkiej ziemi i wtedy spróbujemy zobaczyć, co to za gatunek, powiedzieć coś o nim. No, najpierw chcemy mieć tą kaczkę, a później będziemy o niej gadać. No i awaria okazała się na tyle poważna, że wylądowaliśmy na holu i jesteśmy holowani przez drugą łódkę. Na szczęście ona była. W innym przypadku na wiosłach dygalibyśmy przez to całe jezioro
ładnych kilka kilometrów. Pod wiatr. No i oczywiście wtedy, gdy płynęliśmy na holu, kaczek wokół nas pojawiło się naprawdę sporo, a my, zamiast polować, podziwialiśmy tylko okolice. Po zmianie kapitana łodzi wyruszyliśmy wzdłuż brzegu w poszukiwaniu kaczek i znaleźliśmy je siedzące na wodzie. Spokojnie bujały się na fali, tyle tylko, że były sztuczne. A przy nich nasi koledzy zamaskowani na łodzi, oczekujący na prawdziwe latające kaczuchy. Jak się okazało, po chwili nie udało im się ustrzelić żadnej kaczki, gdyż obok na lądzie kilka osób urządziło sobie polowanie na wrony i strzelając na potęgę skutecznie odstraszyli wszystkie kaczki. Więc dlaczego nie zmienili miejsca? Otóż oni również zaliczyli awarię i nie byli w stanie płynąć dalej. Jak pech to pech. Nasza wyprawa na kaczki po prostu fiasko. Nie udało się. Mieliśmy dwie awarie techniczne, dwa razy nawaliła łódź. Chłopaki, którzy byli rozstawieni gdzieś tam w trzcinach, urwali śrubę, czekali z bałwankami, mieliśmy do nich dopłynąć i też tam postać, miały być kaczki. Jednak ktoś z boku strzelał do wron, bo tutaj można strzelać do krukowatych i strzelał tak skutecznie, no, że te wszystkie kaczki, które miały przelatywać w naszą stronę, po prostu dawały nogę. Pomogliśmy kolegom, którzy byli na innej łodzi, no ale czas się skończył naszego polowania. No i teraz wracamy w inne miejsce. Być może uda nam się wyskoczyć jeszcze na króliki i zapolować z bronią małokalibrową w nietypowy sposób. Zaczniemy wieczorem, a skończymy przy świetle sztucznym. Tego nie można robić w Polsce, nie poluje się w ten sposób, natomiast tutaj w Irlandii jest to jak najbardziej dozwolone, chodzi o ograniczenie tej populacji. Czy to się uda? Zobaczymy. Wsiadamy do auta i gonimy, aby zdążyć na to ostatnie polowanie na terenie Irlandii. Do przejechania mieliśmy ponad 100 km i niezbyt dużo czasu. Na szczęście Rafał to doskonały kierowca, który dobrze znał lokalne drogi i dotarliśmy na czas. Polowanie miało rozpocząć się jeszcze przy świetle dziennym, ale po konsultacji z właścicielem terenu zapadła decyzja, że ruszymy po zmierzchu. Tak jak obiecaliśmy, udało nam się dotrzeć na nocne polowanie na króliki. Będziemy próbować je odszukać gdzieś pośród pól. Myśleliśmy, że będziemy mogli tu polować także na lisy, ale okazało się po rozmowie z Mikiem, który kolejny raz zabiera nas na polowanie, że na tym terenie nie polujemy na lisy. A dlaczego? Dlatego, że właściciel tej ziemi, co tam, jak to było, Rafał? Po pierwsze poczuł po to, żeby ograniczyć populację królika i sami też polują na lisy, używając koni. Tak, i w czasie gonitw. Tak. Także to też jest jakiś tam sposób tutaj na polowanie. A więc czasami lis jest zwierzęciem łownym, przeznaczonym tylko dla wybranych. No i tak jest na tym terenie. A więc skupiamy się tylko i wyłącznie na królikach. A będziemy na nie polować przy użyciu takiego urządzenia. Oraz innego sprzętu, który koledzy zabrali ze sobą. Przemek został operatorem światła, dzięki któremu miało być możliwe łatwe i szybkie odstrzelenie kilkunastu, a może kilkudziesięciu sztuk szkodników. Polowanie z takim urządzeniem to naprawdę nowość dla mnie. Gdy widzę, w jaki sposób widać zwierzynę w tym oświetleniu, powoduje to, że ta zwierzyna się generalnie nie boi. Czerwona lampa pozwala na tyle dobrze widzieć, że chłopaki, używając nawet bardzo słabych, małych lunetek, są w stanie rozpoznać cel i strzelić. Wydaje się wszystko proste i łatwe, ale króliczki są bardzo ruchliwe i ostrożne. Dodatkowo nie zawsze można strzelać, gdyż bardzo często na pastwiskach na noc zostaje bydło lub konie, na które myśliwi muszą szczególnie uważać. Samo wyszukanie zająca polega na tym, że wykorzystujemy kamerę termowizyjną i w kamerze termowizyjnej, kiedy zając królik jest już odszukany, dopiero wtedy staramy się go oświetlić lampą i sprawdzić, na jakiej jest odległości. Dopiero wtedy można strzelać. Najważniejsze to jest to,
aby wiedzieć dokładnie, w którym jest miejsce. No i strzał musi być też bardzo bezpieczny, musimy mieć kulochwyt. Mimo że strzelamy z pocisków kalibru 22 LR, a więc małokalibrowych, bocznego zapłonu, to jest to też pocisk, który może zrobić krzywdę, więc za każdym razem bezpieczeństwo jest najważniejsze. Proszę podświetlić ci gdzieś. Rafał przygotowuje broń, ładuje, a ja postaram się podświetlić mu cel na tyle, aby mógł go skutecznie trafić. Pierwszy strzał i... pudło. Królik daje nogę. A następny? Znowu umyka nietrafiony. One more time and zero. Kolejne pudło. Kurczę, chyba przestawiła się luneta. Kolejna próba i królik znowu cały i zdrowy zastanawia się, kto tu jakimiś pestkami w jego kierunku miota. Jak widać, to wcale nie jest takie proste trafić królika na odległość 50-60 metrów. Musi być naprawdę broń bardzo dobrze przestrzelana, bo cel, do którego strzelamy, jest nie większy niż pięść dziecka, takiego 10-latka. Ludzka pięść to tak naprawdę dorosłego człowieka 1/3 królika. To nie jest zając, więc on jest dużo, dużo mniejszy. Pierwszy królik prawdopodobnie trafiony. Musimy już teraz to sprawdzić. Strzał na odległość 69 metrów. Rafał. Spodziewałem się lepszego efektu. Nie za trzecim razem. Oj tam, pewnie trema kolegę zjadła przed kamerą i to stąd te wcześniejsze pudła. Pierwsze koty za płoty, a właściwie za pazuchę, dokładnie do kieszeni. Ruszamy dalej. W oddali co chwilę spotykamy kolejne króliki, które biegają po całej łące. A dzięki strzałom z broni wyposażonej w tłumik możemy polować nie płosząc innych sztuk znajdujących się w pobliżu. Raz udaje się trafić, innym razem spudłować. Nie jest to takie proste, ale ciekawe. Królików szukamy w różnych zakamarkach. Zeszliśmy do ziemi króliczej na sam dół. No, prawdę powiedziawszy, to zjechaliśmy na tyłku. No bo w czasie polowania trzeba dostosować się do panujących warunków i nie marudzić, tylko ruszyć do przodu, by dogonić króliczka. I kiedy dotarliśmy do tego miejsca docelowego, królików pojawiło się co niemiara. No i celnych strzałów również było sporo. Polowanie nocne przy lampie na króliki. Naprawdę coś nowego, coś innego. No, tym razem byłem tylko statystą, gdyż nie posiadam pozwolenia na broń bocznego zapłonu.
No i cóż zrobić? Było to na pewno ekscytujące przyglądać się temu, jak koledzy tutaj w Irlandii polują właśnie z tej broni małokalibrowej. Na pewno wrócę tutaj jeszcze po to, aby spróbować innych typów polowań, które są równie ekscytujące, równie ciekawe, na inną zwierzynę drobną, na którą sezon rozpoczyna się już niedługo, bo są tutaj bażanty, są tutaj daniele, łańki, cielaki i na tą zwierzynę też również rozpoczyna się sezon dopiero od 1 listopada. Dzisiaj skończyliśmy po mniej więcej półtorej godzinie chodzenia po polach, po łąkach z szaleniem 13 królików. Nie zajęło to zbyt dużo czasu, a było o tyle ciekawe, że robiliśmy to w taki sposób, którego w Polsce nie można i nie jest on w Polsce w żaden sposób dozwolony. Poza tym u nas królików jest naprawdę bardzo mało, a tutaj są one plagą. Irlandia to bardzo fajny kraj. Rafał, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Dziękuję za to, że Ty i Twoi koledzy z Polskiego Klubu Łowieckiego Husaria zaprosiliście nas, naszą ekipę właśnie tutaj, abyśmy mogli poznać to, jak poluje się w Irlandii, poznać Was i odrobinę łyknąć tej irlandzkiej ziemi, tego irlandzkiego powietrza. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. My też również dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że to, co gotowałem, było też smaczne. O, było bardzo smaczne. Nie możemy się doczekać powtórki. W szczególności Wild Królika. Wild Królika. Wild Burgera z Królika. Patrząc na ilości, które ich tutaj polujecie, myślę, że da się coś takiego zrobić. No, nie będzie problemu. Także wydaje mi się, że w przyszłym sezonie co najmniej 50 królików. Mam nadzieję, że będzie co najmniej 50 członków klubu Husaria, także jak nam pójdzie tak dzisiaj, to na pewno wszystkich nakarmimy. Właśnie, jeszcze jedna informacja na koniec. Rafał prosił, abym powiedział, że no, zapraszamy wszystkich Polaków, którzy jesteście tu w Irlandii i chcecie polować, polujecie. Zgłoście się do Husarii, porozmawiajcie. Jest szansa, że będziecie polowali wspólnie. Oczywiście. Rafał, jeszcze raz bardzo dziękuję za to zaproszenie. Mik, bardzo dziękuję za wszystko, za polowanie z Tobą. To była przyjemność polować tutaj razem z Tobą w terenie. Dzięki za wszystko. Cała przyjemność po mojej stronie. Przepraszam jeszcze raz za to pudło do Daniela. Może następnym razem będzie lepiej. Wierzę w to na pewno. No i oczywiście, jeśli kiedykolwiek będziesz w Polsce, już dziś zapraszam Cię na wspólne polowanie. Oczywiście, jeśli tylko będę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To ja dziękuję. No i cóż, przygoda na irlandzkiej ziemi kończy się nocnym polowaniem w typowo irlandzki sposób. Na niebie świeci księżyc, jest już połówka, więc wracamy do Polski, bo tam czekają dziki, tam czekają polowania zbiorowe i inne ciekawe rzeczy. A więc cóż, do zobaczenia Irlandio i już nie mogę się doczekać, aby wrócić do Polski, na naszą polską ziemię, aby tam również zapolować. Z Wami widzę się za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dasz Bur. Dasz Bur. Dasz Bur. To jeszcze nie koniec dzisiejszego odcinka, a to dlatego, że chcieliśmy Was zaprosić na pewną ważną imprezę, która już na dobre wpisała się w kalendarz łowiecki. Na początku lutego zapraszamy Was do Poznania na targi Knieje 2018, gdzie będziecie mogli spotkać swoich kolegów i swoje koleżanki po strzelbie. Będzie okazja do wybrania nowego sprzętu, nowych akcesoriów, poznania nowych trendów w modzie łowieckiej dla pań i panów. Będzie także sporo konkursów, niespodzianek, atrakcji dla każdego pasjonata łowiectwa. Będą sokolnicy, będą psy myśliwskie, będzie konkurs strzelecki, a także sygnaliści. No i oczywiście będziemy tam również i my.
Nasza redakcja wraz z kilkoma naszymi partnerami przygotowała sporo atrakcji na tegoroczne targi. Powiemy wam tylko tyle. Będzie ciekawie, offroadowo, ekstremalnie, troszkę naukowo, trochę wystrzałowo i na pewno smacznie. Już nie możemy się doczekać spotkania z wami. Pamiętajcie, w dniach 9 i 11 lutego czekamy na was w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przybywajcie, targi Knieje są właśnie dla was. Do zobaczenia. Dasz Bur.